Wicepremier, projekt ustawy OFTE powinien uwzględnić naszą sytuację RP w Unii Europejskiej. Jarosław Kaczyński, poddać dodatkowej analizie projekt ustawy tworzący OFTE. Wicepremier Jarosław Kaczyński ocenia, że projekt ustawy tworzącej Fundusz Transformacji Energetyki powinien zostać poddany analizie uwzględniającej obecną sytuację Polski w Unii Europejskiej oraz mechanizmy dystrybucji środków. Kaczyński, jako przewodniczący Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych, zgłosił uwagę do projektu zmiany prawa ochrony środowiska oraz ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Projekt ustawy powinien być poddany analizie uwzględniającej obecną sytuację Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, a także mechanizmy dystrybucji środków, z uwzględnieniem spraw personalnych i zagrożeń lobbystycznych, brzmi uwaga wicepremiera, zgłoszona w ramach uzgodnień projektu. Projekt przewiduje utworzenie Państwowego Funduszu Celowego, Funduszu Transformacji Energetyki, do którego trafią pieniądze ze sprzedaży 40% puli uprawnień do emisji CO2. Zadaniem nowego funduszu będzie wsparcie modernizacji, dywersyfikacji lub zrównoważonej transformacji sektora energetycznego. OFTE ma zacząć funkcjonować od 2022 roku. Projektowana nowelizacja przewiduje też stworzenie organu doradczego, którym będzie Rada Konsultacyjna OFTE. W jej skład wchodzić będzie po jednym przedstawicielu wyznaczonym przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych, ministra właściwego do spraw energii, ministra właściwego do spraw finansów publicznych, ministra właściwego do spraw klimatu, pełnomocnika rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej, prezesa Rady Ministrów. Zgodnie z projektem obsługę finansową OFTE zapewni Bank Gospodarstwa Krajowego. Projekt wskazuje też przedsięwzięcia, które będą mogły skorzystać ze wsparcia ze środków funduszu. Jak wymieniono, w szczególności mają to być inwestycje z zakresu energetyki jądrowej, OZE, sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, wysokosprawnej kogeneracji i efektywnych systemów ciepłowniczych, gazowych jednostek wytwórczych, magazynów energii, innowacyjnych technologii, poprawy efektywności energetycznej, sprawiedliwej transformacji, wychwytu i składowania dwutlenku węgla. Z finansowania ze środków OFTE wyłączone będą przedsięwzięcia związane z wykorzystaniem stałych paliw kopalnych, podkreślono w OSL projektu. Dodano, że NFOŚiGW będzie mógł udzielać dofinansowania inwestycji w formie pożyczek i dotacji. Przewidziane zostały również dwa tryby finansowania w ramach programów OFTE, konkursowy i ciągły.